Cześć, jestem Tytu. Dzisiaj sobie sprawdziłem taki preparat, co kupiłem z AliExpressu. On jest do czyszczenia plastiku w samochodzie. Tapicerki, boczków tutaj, wszystkich plastikowych, on ma ładnie nabłyszczyć, da taki efekt nowości i ponoć pachnie cytryną. To zaraz sprawdzimy, czy... Czuć cytrynę. Teraz jak ten preparat chwilkę poleżał, to wycieramy. Ładnie pachnie. Efekt faktycznie nabłyszczenia. Nie wiem, czy nie za dużo polałem tym preparatem. Zaraz go wytrę, jak coś, to drugą szmatką, bacikiem. Te właśnie mają to, że są niepyłowe, ale przy tapicerce tak wyciągają te włoski. Na lakierze nie widać tego, nie wyciąga, ale tutaj widać. Zaraz to wytrę przy innym. Trochę się świeci. No taki efekt jak na zdjęciu pokazywał producent, że plastiki świecą. Tu muszę się dokładnie wytrzeć, ale to zobaczcie efekt. No, według mnie ładnie świeci się, nie? Zaraz zrobię cały wnętrze samochodu i wam pokażę. I zobaczcie efekt. Jak się nakłada ten preparat, to on pachnie cytryną bardzo ładnie. Po nałożeniu, po wytarciu już nie czuć. Błyszczy się. Deska nabrała naprawdę takiego blasku, tak jakbyście no jakimś woskiem czy coś nałożyli. Tylko ja bym radził zamawiać większe pudełko na AliExpressie, jakbyście chcieli, bo na bardzo mało wystarcza. Tutaj jest tylko cień, nie jest brudne. I zobaczcie, te moje dywaniki też przetarłem tym preparatem i zobaczcie, świecą jak nowe. Tu też dostały blasku. Normalnie te plastiki naprawdę dostały ładnego blasku. Tak jakby były nowe. Tak jak było na zdjęciu u producenta. Tylko jest bardzo ważne, żeby pryskać blisko siebie, żeby nie było tu na prysznicę, tu, i żeby tutaj po prostu nie zabrakło tego płynu, jak rozmarowujecie, żeby po prostu takiego przejścia nie było. No i co jeszcze mogę dodać do tego? Lepiej kupić większe pudełko, bo wychodzi dużo, bo trzeba blisko siebie, żeby takiego przejścia nie było. Efekt jest bardzo ładny, tak jak widzicie, mi się on bardzo podoba. No i jeszcze na dodatek powiem, że wyciąga brud z plastiku, bo miałem ściereczki białe, nie kurzące, nie pylące te. No i są czarne, są brudne. A czyściłem innymi ściereczkami, to takiego brudu nie wyciągają. Więc uważam, że warto kupić, tylko następnym razem, jak będę kupował, to większe pudełko.